Aby zagłosować na projekt gimnazjalny tak dla wspólnej korzyści, należy postępować w następującej kolejności. Można to zrobić na dwa sposoby. Odczytując, inaczej zeskanując, kod QR za pomocą telefonu lub też wklejając ten obrazek z kodem QR do strony online, QR online, względnie klikając na link poniższy. Ja skorzystam z poniższego linku, klikam, pamiętając, żeby wcisnąć Ctrl. Link ten bezpośrednio skieruje nas do strony z głosowaniem. Wśród setki różnego rodzaju projektów trzeba odszukać projekt Starego Miasta. Gminy Starego Miasta znajduje się, powiększyć sobie za pomocą kontrola i kółeczka mapę. Projekt ten znajduje się przy Kaminie. Należy kliknąć na Stare Miasto i pokazuje nam się projekt numer 293, tak dla wspólnej korzyści. Klikając temat, otwiera nam się strona główna głosowania i jest tutaj czek z plusem głosuj. Naciskamy ten czek. Tu między innymi można sobie o tym projekcie przeczytać. Klikamy głosuj i mamy tutaj miejsce, pola do wpisania swojego adresu e-mail. I miejsce do wpisania kodu. 94, 99 i trzeba wcisnąć czek wyślij. Należy wpisać swoje dane. Oczywiście można, jeżeli się nie ma telefonu, można domowy, taty, czy też kolegi, koleżanki i wpisać, kim się jest. Czy jest się opiekunem grupy konkursowej, czy uczestnikiem grupy konkursowej, czy też przyjacielem projektu. Wszyscy inni proponuję wpisać przyjaciel projektu. Czeki trzeba odznaczyć. Zapoznać się oczywiście z projektem i kolejny raz przepisać kod. To jest obowiązek. I należy wysłać, a popraw formularz musi zaakceptować zgodę przetwarzanych danych. Czyli musimy te obydwa czeki odhaczyć. Wysyłamy. I teraz ważna informacja. Głosowanie zakończy się, jeżeli klikniemy na link na naszej poczcie. Co za chwilę uczynię. I robi się to w następujący sposób. Otwieram przeglądarkę internetową i swoją pocztę, na której będę odszukiwał wspomniany wcześniej. Otwieram swoją pocztę. Widać tutaj ten link. Widać, na jaki projekt nastąpiło głosowanie. Jeżeli kliknę w ten link, zakończy się głosowanie na projekt. Tak dla wspólnej korzyści. W
właśnie oddałem głos na projekt tak dla wspólnej korzyści. Zachęcam do głosowania na ten projekt. Dziękuję za uwagę.